Hej, cześć wam wszystkim ludzie, z tej strony Rodak, a to jest pierwszy, Boże, co ja gadam, kolejny odcinek z Mountain Blade Warband. Zatem, jak widzicie, jestem na ekranie. Da. I tutaj mamy taki komunikat, że po naradzie z możnymi królestwa, król Harlus postanowił przyznać zamek Jamicze tobie. Możesz odmówić przyjęcia tego zaszczytu, ale może to znaczyć, że przez jakiś czas nie będziesz otrzymywać żadnych innych nagród. Przyjmiemy zaszczyt, no jak król daje nam zamek tutaj, Jamicze, który zdobyliśmy w poprzednim odcinku, no to czemu by go nie dostać, co nie? No fakt, no... Lokalizacja jego jest co najmniej lujowa. No i nie mam wojska, żeby tam żadnych dać. Ale po co nam wojska? O proszę, kogo my tu mamy? Teraz rozpoczynam swoją własną kampanię wojskową. O! Proszę bardzo. Jelekkę zdobyli. Jelkale znaczy się. A ja już chciałem mówić, że wyruszam na moją własną, osobistą kampanię wojskową przeciwko... na miasto Jelekka. Jelkala. Jelekka ja nazwę to... Jelkala ja zawsze... Ogarnij się, Rodak. Jelekka zawsze tak... Ja o niej mówiłem. O tym mieście. Tak, dokładnie. Zatem, no cóż, skoro Jelekka została podbita, to zostaje tylko Jalen, zamek Maras, zamek Kulmar i zamek Ibdeles. A zamek Ibdeles mam zamiar podbić w tym odcinku, skoro z Jelkalą nie wyszło. No cóż, trudno, ale w międzyczasie... O, w deszczu się będziemy bić. Pragnę... No co, nie chcesz się poddać? Nie, to nie. W końcu będziesz musiał przyjąć kapitulację. Oj, nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Ojej, ojej, ojej. Nie, 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 nie. To ja chcę to drugie. Dobra, ich jest dwukrotnie więcej. Nas jest 70, ich jest 90, to niecałe dwukrotnie, no. Ich jest 30 osób więcej, czyli 1/3, tak powiedzmy, w dużym uproszczeniu. Niezłe wzgórza tu mają w tej krainie Rodoków. Ale jak ta majestatyczna moja konnica bardzo majestatycznie zjeżdża w dół, bo nie da się zjeżdżać w górę. A gdzie jest wasz lord? No proszę bardzo. A dzień dobry. Nie pykło tak jak miało pyknąć. No cóż. A dzień dobry, padł. I teraz przystępujemy do operacji masakracji wszystkich chłopów. Przepraszam was, że nie było dawno Mountain Blade'a, ale jakoś nie miałem weny do nagrywania, a nagrywać nic na siłę nie będę. Znaczy nie miałem weny do nagrywania właśnie Mountain Blade'a. Science Row tak. No ale zatem. Czy u was też już jest tak gorąco? U mnie dzisiaj 25 stopni w cieniu. Godzina 14 była. To był szczyt. Jak ja się w autobusie gotowałem, bo ze szkoły wracałem. Jak ja się w tym autobusie gotowałem, to pociłem się. To w ogóle nie było o czym rozmawiać. To był ze mnie trup, a nie człowiek. Człowiek, podkreślam. O, przybyli nowi wrogowie. Lala. Mogliby się już wycofać, skoro ich książę padł, Janek Wiśniewski. Bo jak u mnie, jak u nas ja padnę, to wszyscy przegrywają magicznie, ale jak u nich przegrywają, znaczy jak u nich książę zdechł, a to jeszcze walczą i jeszcze nawet mogą to wygrać. Smutne, jednakowoż prawdziwe. Proszę zostawić tego biednego rycerza, on nie chce nikogo krzywdy. On tylko wykonuje swoją misję nawracania. My tylko nawracamy was na jedyną słuszną wiarę, jaką jest wiara w to, że król Harlus jest prawowitym królem całej Swadii. I całej Karladii, ma się rozumieć. Jakoś wy jesteście buntownikami swadiańskimi, którzy nie zaakceptowali króla Harlusa, no to wy musicie teraz ponieść tego konsekwencje, no. Przecież nie mogliście sobie pomyśleć, że my to puścimy tak płazem, prawda? To tak się nie godzi. Macie bunt?
to macie też kampanię egzekucyjną. No jaki problem? A Niemcy w 1944 przy Powstaniu Warszawskim co zrobili? Też był bunt i też zniszczyli miasto. Z ludnością cywilną na czele. Wiem, to było przesadę. To było przesadyczne, jednakże prawdziwe, trochę prawdziwe. Moje straty brak, a u nich wszyscy pomarli. Ta jest dopiero. Zatem bierzemy to, no bierzemy. Ale tylko to, o, kaptur kolczy wezmę. I tylko to. Bo nie ma tutaj nic ciekawego. I sprawdźmy, czy o, Beshadur ma level siła. I żelazna skóra, i czy ty walczysz szablą, czy czymś tam podobnym. Zatem pika. W fatalnym stanie, a tu zwykła. No to proszę bardzo, już masz. Ten kaptur jest taki. To masz lepsze teraz, co obecnie masz. Powiem, że ze śladami używania, ale jest lepsiejsza. Mhm. I dobra, Beshadur załatwiony. Tutaj na rycerza awansujemy sobie. Marnit, Marnit, ty mój stary druchu. Masz tutaj zręczność i nie wiem, co ci dam. Dam ci potężny cios, bo siła. I masz broń drewnową i jednoręczną. Bo ja cię tak bardzo lubię, Marnit. To tylko dlatego. Kaptur niepotrzebny. To też ci niepotrzebne. To zdecydowanie ci niepotrzebne, ale przydatna jest. No, tarcza jest przydatna. No, nie powiesz, że nie, co nie, Marnit? Bunduk, okej, okay. Borcha, piechociarz, proszę, tutaj ci, no i dobra. Jeremus, czy Jeremus ma jakąś fajną, a Jeremus się, masz tutaj, dobra zbroja, polecam, 2 na 10, no, 21, 44, nie, to masz zdecydowanie lepsze. Jeremus, kurde, to jest taki nasz Abdul, to jest taki nasz Ahmed, on wygląda naprawdę jak jakiś muzułmanin. Chyba wiesz, że do króla tych. Bardzo dobrze zachowam to w pamięci. No. No, popieraliby mnie jako króla. Fajnie. Zatem lećmy tam. Lećmy, lećmy. Czelec został zdobyte. Lecimy do zamku Ibdeles. Pyr, 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 pyr. Tu jest więcej ludzi niż się spodziewałem. 207 to jest. No, 290 osób. Nas jest 72. Zapiszmy się. I spróbujmy. Ile w ogóle tu jest? Szkolony włócznik, współplemieńców. A, współplemieńców to jest ich tam prawie połowa, więc. No, większość jest szkolonych kuszników, więc chyba damy. A, wieża obrężnicza. Dobra, chyba damy radę. Jak nie damy rady, to trudno. Nic się przecież nie stanie. Jakiś książę uciekł z niewoli, ojej. No. Mówcie, ile tam mieliście dzisiaj stopni na dworze. Masakra. U mnie, jak mówiłem, 25. Ambelibele, dobrze. Uczta w prawe. Nie mam czasu na uczty. Wojna trwa. Wojnie się nie ucztuje. Ucztuje się po wojnie. Zwycięskiej wojnie. O, chodź tu mi pomóc. Co za chamidło. Mógłby ktoś pomóc mi. Poczuję się taki samotny. No. Porozmawiajmy z dowódcą. Książę, twoje... Poddać się. Co to poddać się? O, jeszcze wybiegli przeciwko mojemu szturmowi. O, już nie żyją. Gdzie oni są? Tam o. My ich zniszczymy. Chyba. Jak przegramy szturm, no to mamy wpierdziel. Ale jak wygramy szturm, to już będzie chyba lepiej. No, jak mówię, sami współplemieńcy, czyli ci chłopi, którzy dopiero co dziny dostali. W wasowanej liczbie mogą coś nam zrobić, ale... No wątpię.
Dobra, nie wychodzić tak jak debile. Wow, wow, wow. Chyba dostałem z bełta czy czegoś. Dobra, tak będzie chyba... Nie, nie będzie przyjemniej. Tak się tylko wygodnie strzela. Boże, jak... Jaki pogrom! Co ty sobie myślisz? Chodź tu! Dobrze. Ktoś u nas umarł? Proszę bardzo, nikt. A u nich już 50 ludzi nie ma. Jak to się robi? O, Marnit został raniony. Marnit! Ty niedolo! Dobra, poczekamy ten jeden dzień, żeby nam się zregenerowało życie. Jelkala, hrabia Ryst, okej. I okej, czekamy do świtu. Może kolejny oddzielnie mu nic do jedzenia. O, szlak by to. Dobra, atak o północy. Jolo! Szybko żrą. No dobra. Na tym chowamy się za wieżą, bierzemy swoją tarczę. I próbujemy coś ugrać. Drabiny by tu na spokojnie weszły, ale komu się chce? Tarcze! Tarcze! Pamiętajcie o tarczach! Nizar, czemu ty nie masz tarczy? Jezus Maria. Nizar, idiota. Widać, że ciepaty. To było bardzo niepoprawnie polityczne. Wiem. Lubię to. Proszę zamknąć te drzwi. Proszę zamknąć te drzwi i proszę uczyć się na gimnazjum. Idę na dwór. Oj, mnie to boli, proszę zamknąć te drzwi. Czasami trzeba stanąć. Nienawidzę mojego brata. Gardzę nim. A nie będę przez niego przerywał nagrywania, nie ma mowy. Nie wiem skąd mam się spodziewać strzału, ale... Ale wiem, że stanie na wieży obrężniczej mi tego nie ułatwi. Co ja tu w ogóle robię? Wejdę sobie tutaj i poczekam, aż się wszystko skończy. Można? No można. Ktoś u nas już umarł? Nie. I fajnie, przyjemnie, sympatycznie. Daleko jeszcze? To nie powiem, śpieszy mi się. Potnę sobie te bale. Nie mam o czym mówić, to potnę bale. Już? Dawaj, pchamy! Pchamy! Nie tak! Nie tak! Nie tak powiedziałem. O, tak. I pchamy. Nie tak. I pchamy. No, dawać. Dawać mi tu ich. Tam są szczelczy. Nie lubię szczelczów. Szczelcy są B. Proszę wejść na wieżę, rycerze moi. Pyr, 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 pyr. Jestem tuż za wami. A nawet obok was. Wow, prawie spadłem. Ci strzelcy to chyba jacyś niewychowani są. W ogóle strzelać nie umieją. No, dawać, dawać, dawać. Yeah! Od razu kogoś zabiłem. Tak jest. Tak po tym się poznaje wielkiego przywódcę. I wielkiego wojownika. Wbija się w oblężenie. Rycerza mi tu zostawcie, tępe pfały! Wow, a ty co tu? Czy ty Boga w sercu nie masz? Kto jest twoim królem? Król Harlus! No i dobra, co ty mu tu? Aha. Cofamy, 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 mikro, mikro. Tylko żeby mi w plecy nie trafili. Będzie źle. No, dawać, dawać, dawać! A, wchodźcie sobie na tę wieżę. Tutaj jest więcej ludzi do zabicia.
Dawaj, Excaliburze, wierzę w ciebie. I świetnie. Dobra, Excalibura wierzyłem, ale teraz czas na Mesjasza. Mesjasz załatwi wszystko. I wszystkich. Bo ktoś mi powie, jak się tam dostać, do tamtej wieży. Naprawdę muszę po wszystkich tych murach przejść, coś mi się nie wydaje. No dobra, jak mus to mus. O, nawet nie dostałem obrażeń. Asasyn! Tam się respio. A ja tutaj zabiję kilku łuczników, czy tam kuszników, którzy uprzykrzają życie mojej armii. Tak jest. Jeden kusznik jest warty dwóch łuczników. Proszę umierać. Patrzcie, jaki dzik. Ja jestem dzik jak snack z Virtus Pro. Wszyscy tu umarli. Okej. Per. W ogóle śmiesznie... Śmieszna jest topografia tego zamku. Tak... Tak dziwnie. Nie powiem, że głupio, bo... Obmyślane jest to całkiem, ale tak dziwnie. Gdzie jest muzyka? Mordowanie bez muzyki to nie mordowanie. To rzeź. Jak bardzo rzeź? O matko, tak bardzo. Dobra. Ojej, gdzie wy idziecie? Aha, idziecie na tego. No nie no. No panowie, no tak się nie robi. Niech przybędą uzupełnienia, bo będzie problem. Już chciałem się tam na nich rzucać, ale nawet ja bym nie dał rady przeciwko takiej chmarze. W ogóle zauważyłem, że w dzisiejszym odcinku dużo jest tych bitew nocą. Albo mi się wydaje? No, ktoś tam spadł, to chyba Beshadur. I nie umarł, a więc widzicie, prawdziwi asasyni. No muzyki nie ma, bitch, please. Dajcie mi tu muzykę. Bez muzyki to nie mordowanie, to nieprzyjemność. Jak już mówiłem wcześniej. Wow. Dzia. O, Jezus. Excalibur tutaj będzie wymagany. Ale Mesjasz byłby oczywiście bardziej efektywny, ale Excalibur też daje radę. Mimo, że słabszy, no to jednak daje radę. Dwa ciachy i kolesia nie ma. Co tu wredni, kurde, szczelcy. Wypierdzielać z tych murów i z tego świata. Proszę umierać. O, a tego... Ha, ha! Udało mi się, pierwszy raz udało mi się kogoś trafić taką, że skopa. This is Sparta. This is Sfadia. O, przybyły uzupełnienia, fajnie. Czy ktoś tam jest? Nie chce mi się tam chodzić. Niby ktoś tam jest. A nie, to tutaj jest. Ale się do niego zakradniemy. To będzie szok, to będzie gwałt. Tak, zdecydowanie. Patrzcie. Ja teraz tak tutaj przymikruję. Tak tutaj po schodku. Teraz tak tu. O, ale bym se zamikrował. Teraz tak tu. Niewidzialna ściana, really. A ja tu chciałem zaasasynować. Jak zwykle gra mnie ogranicza. Niewidzialne ściany. To po prostu szlak. O, szlak by to! Nie no, bez jaj, ale... Wszyscy mi ranili, ale... moje wojska mogły by tu przybyć. Nie obraziłbym się! Dobra, zaczęły się tam bić. Wie... O, szlak! No, ich jest więcej. Usz! To się źle skończy. To się bardzo źle skończy! Dawać mi tu tarczę! Tarczę, proszę! Jezus! Nie! O kurwa! Spierdalam! Jezus, jestem na strzała.
Excalibur mnie obroni! Nie dam się! O! Excalibur jest półtora ręczny, więc można z niego korzystać zarówno z broni jednoręcznej, jak z broni jednoręcznej, jak i z dwuręcznej. Ten chyba nie ogarnął, dokąd chce się udać. Dobra, damy radę. Wyciągamy Mesjasza i przystępujemy do akcji masakracji. Kurde, jeszcze więcej? Ile ich tam jest? Mogłyby przybyć uzupełnienia, nie obraziłbym się. Dobra, my to możemy ich tak ściągać. Oni się sfokusowali na naszej armii. A ja ich tu z boku tak cisnę. Patrzcie, nawet mnie nie atakuje. A to był jego ostatni atak. Trafiłem go tam. Dobra, tego ewidentnie zabiłem. Dobra, dużo nas tutaj padło, nie powiem, ale oblężenie zacne, wygraliśmy. Wow. Dobra. Ile zginęło, ilu rycerzy? 6. Dobra, jeszcze tylko wygrać tutaj. Oni myśleli, że coś uskutecznią. Śmiesznie. Dobra, zabić tam tego gnoja. No, wygraliśmy. Oblężenie zakończone. A ja bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Zostajesz moim jeńcem. O! Rycerz, oczywiście, że jego wezmę. I zbrojnego też. A reszta sobie wezmę. Sierżanta, tak. Piechociarza, tak. Teraz jeszcze harcownika, nie bojówkarza. Piechura niech będzie. I jeszcze kuszników dwóch. No, ja tego nie biorę, bo to. Albo w sumie sprzeda się. Pamiętajcie, bierzcie wszystko. Zawsze wszystko można sprzedać. Prędzej czy później. A ja bardzo wam dziękuję. Nie proszę o nagrodę, bo dopiero ją dostałem. A ja bardzo wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. No, Królestwo Rodoków już chyli się ku upadkowi. Ale teraz oblężenia będą masakryczne. Bo ich jest po prostu dużo teraz ludzi. Zatem dzięki wam za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!